Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Arn.eu. Pamiętam cię, jakby to było wczoraj, Beatboyu, a tak naprawdę twój pierwszy model zrecenzowaliśmy już 1,5 roku temu. Minęło kupę czasu. I tym razem firma odpowiedzialna za Beatboya, nawet nie wiem jak się nazywa, bo nigdzie nie jest to napisane na pudełku, jakaś chińska firma wysłała nam najnowszy model tego urządzenia z prośbą o jego recenzowanie. Może pamiętacie, że pierwsza wersja była bardzo dziwaczna. Mieliśmy śmieszne perypetie związane z tą konsolą. Zapraszam do naszego klasycznego materiału. Ale podobno drugi model Beatboya jest na tyle różny od pierwszego, że zdecydowanie warty jest ponownego spojrzenia. Zasada jego działania ma być drastycznie różna od pierwszego modelu i zobaczymy, czy tak jest naprawdę. Chodź tu. Wygląda jak Game Boy. Pod palcami przyciski są w porządku. Z tyłu mamy... Tak, jest wbudowana bateria o pojemności rzekomo 700 mAh. Co ciekawe, jest to bateria z Game Boya Advance SP, więc baterie z Game Boya Advance są kompatybilne. Co mamy jeszcze w pudełku? Drugi kartonik, a wewnątrz niego... kabel do podpięcia gadżetu do telewizora i do ładowania USB mikro. Nie ma żadnej instrukcji obsługi, co jest dość problematyczne i do czego na pewno jeszcze za chwilę wrócimy. Na ekranie najwyraźniej nie pojawi się nic więcej i nic się nie odpali. Jest ku temu jeden dobry powód. Mianowicie, tak jak oryginalny Beatboy był gadżetem z wbudowanym X-Gear, tak ten jest emulatorem, do którego należy włożyć kartę microSD tutaj u góry, która oczywiście nie jest w zestawie i musiałem się wyposażyć w taką sam. Więc tak, zapakujemy kartę microSD do środka i zobaczymy, co się stanie. No dobrze, kochani, wróciłem, załadowałem trochę gier na kartę pamięci i jestem gotów do testów. Pierwsze wrażenia są całkiem pozytywne, jakość ekranu jest wysoka, kolory są ostre, żywe, kąty patrzenia są jak najbardziej odpowiednie. W lewym górnym rogu mamy wskaźnik poziomu baterii. Pozwoliłem sobie podłączyć urządzenie do ładowania, żeby nie... wysiadło nam podczas testów. Responsywność jest w porządku, jakość przycisków jak najbardziej prawidłowa. Jedyne, co denerwuje mnie w tego typu tanich chińskich urządzeniach, jest fakt braku instrukcji obsługi, a jak są, to bardzo źle tłumaczone. Tutaj w tym wypadku również trzeba sobie pobrać instrukcje z sieci i okazuje się, że konsola ma sporo więcej takich podstawowych, wydawałoby się, funkcji, niż na pierwszy rzut oka może się wydawać. No bo nie ma tutaj nigdzie żadnego skomplikowanego menu. Jest tylko wybierałka, czy chcemy grać w gry z Game Boya, czy z NES-a, i wciśnięcie żadnego przycisku nie otwiera żadnego dodatkowego menu. A okazuje się, że na przykład przytrzymując Select i B można zmieniać głośność. Select B, Select A zmieniają głośność, że Select i TB i TA zmieniają jasność ekranu podczas grania, to chyba nie działa w menu, oraz że konsola posiada możliwość zapisywania postępu takiego typowo emulatorowego. I nie wiedziałbym tego, gdybym nie pobrał sobie z sieci instrukcji. Sprawdźmy, jak z jakością emulacji. Wybrałem kilka gier, które wiem, że miewają problemy z tymi tanimi gadżetami i zobaczymy, jak sobie poradzą tutaj. Przede wszystkim Gruniożerca 2, to jest gra Homebrew, która kiepsko działa na klonach, na przykład ma problemy z bankami pamięci i zobaczymy, jak sobie poradzi tutaj. Start? Jaka animacja. O, przede wszystkim jest bardzo głośno, więc spróbujmy... Proszę bardzo, faktycznie jest suwak głośności schowany pod skrótem klawiszowym, o którym nie miałbym bladego pojęcia, gdybym sobie nie poszukał w internecie. Naprawdę, instrukcja w pudełku to powinna być podstawa. I ta gra różnie działa na emulatorach. To jest w ogóle wersja beta Gruniożercy 2, prototypowa z dawno, dawno temu, bo ona działa jeszcze gorzej niż takie wersje późniejsze, więc miałem nadzieję, że jeżeli wrzucę taką kompletnie problematyczną wersję Gruniożercy, to w ten sposób przetestuję, czy wszystko gra. Jak się naciśnie przycisk R, okazuje się, że otwiera się przycisk opcji. Można sobie rozciągnąć do pełnego ekranu grę, albo też
w prawidłowych proporcjach 4 do 3 grać. Można zmienić tryb obrazu między telewizorem a wyświetlaczem, ponieważ konsola ma też wyjście wideo oraz, jak widać, mamy dostęp do szybkiego zapisu emulatorowego. Mogę zresetować gruniożerce jakoś łatwo? Że przytrzymując przycisk R? O, proszę. Przytrzymując przycisk R wychodzi się z gry. Chyba nie ma skrótu żadnego do resetowania. No ale pierwsze wrażenia są w porządku. Gra się odpala, działa. Więc najwyraźniej emulacja NES-a jest całkiem w porządku, ale sprawdzimy jeszcze inne gry oczywiście, żeby mieć pewność, że wszystko śmiga jak powinno. Gruniożerca bez problemu. Sterowanie jest w porządku, podoba mi się jakość przycisków. Kontra działa jak najbardziej prawidłowo. Najmniejszych problemów z nią nie widzę. Bez problemu akceptuje nawet duże liczby wciśnięć. Więc jestem pod wrażeniem, szczerze przyznam. Jestem pod wrażeniem. Zmieńmy tryb ekranu, zobaczmy jak wygląda gra, gdy wypełni się nią ekran. Zróbmy tryb pełny i zobaczymy, czy to coś zmieni. O, proszę. Teraz obraz jest rozciągnięty. Ja nie lubię tak grać, ale jest taka opcja. Ups. Dla chętnych. Moim zdaniem wygląda w porządku. Jak najbardziej wszystko gra. Nie ma żadnych problemów z prędkością emulacji, więc jestem jak najbardziej pod wrażeniem, jeżeli chodzi o gry na NES-a. Jeszcze na szybko, dla pewności, Mario. Śmiga jak marzenie. Naprawdę nie bardzo mam się do czego przyczepić. Jestem zaskoczony, biorąc pod uwagę, że poprzednia wersja tego Beat Boya była dość kontrowersyjna. Dobrze, no ale tak wyglądają gry na NES-a. Zobaczmy gry na Game Boya Colora. Chociaż może to są oddzielone od siebie gry na Game Boya Classica i na Game Boya Color. Zobaczymy, czy to... Tak, tu wyświetlają się tylko gry Game Boyowe, a tu tylko gry na Colora. No to na szybko rzućmy okiem na oba typy. Zacznijmy od pierwszej gry z brzegu. To są gry homebrew, darmowe do pobrania z sieci. Fuck You Emulator. To jest interesujące, bo to oznacza, że gra wykrywa jak najbardziej, że jest odpalana na emulatorze. Czyli nie jest to 100% idealna emulacja systemu Game Boy. Ciężko się spodziewać, że była 100% idealna, szczerze powiedziawszy. I widzę zniekształcenie obrazu dzięki temu, chyba że to tylko wina tego fonta. Sprawdźmy. Tak, zdecydowanie można dostrzec, szczególnie może jak zbliżę, że literki są delikatnie zniekształcone, więc nie ma tutaj natywnej rozdzielczości gier gameboyowych. Ale oprócz tego... gry wydają się działać w porządku. Tak, zdecydowanie widać delikatne zniekształcenie liter biorące się z proporcji ekranu. Jest to ekran zdecydowanie przystosowany pod gry na NES-a, nie na Game Boya. Co nie zmienia faktu, że jest jak najbardziej grywalny. Pozostaje, proszę bardzo, tutaj po zbliżeniu widać, że literki option są lekko zniekształcone w stosunku do reszty. Nie jest to jakoś super widoczne czy super przeszkadzające, ale zdecydowanie nie jest to sytuacja idealna. Ale widać, że zarówno gry na Game Boya Color, jak i standardowego Game Boya działają. Jestem bardzo zaskoczony, biorąc pod uwagę, że gadżet ten kosztuje $40. Podoba mi się ta konsola. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, robiąc tę rupieciarnię, specjalnie wybrałem taką formę, taką typowo prosto nieprzygotowaną, bo nie spodziewałem się wiele po tym urządzeniu, a w rzeczywistości jest bardzo solidne. Nie mam się za bardzo do czego przyczepić.
Ostatnią rzeczą, jaką przetestuję już poza kamerą, to wyjście wideo. Pokażę wam obraz bezpośrednio z wyjścia wideo i będziecie mogli ocenić, czy również ono się do czegoś nadaje. No ale niestety, tu jest ten jeden duży minus, to bardzo prymitywne wyjścia wideo, wyłącznie w postaci niskiej jakości kabla kompozytowego, co na pewno da niskiej jakości obraz. A tak prezentuje się obraz przechwycony bezpośrednio z wyjścia wideo nowego BitBoya. Zgodnie z przewidywaniami jest niskiej jakości, a nawet gorszy niż oczekiwałem, ponieważ wideo NES-a w 240p konwertowane jest do dużo gorszego 480i, co przejawia się tymi wyraźnymi paskowatymi zniekształceniami, które nie występują na oryginalnej maszynie, nawet podpiętej do telewizora identycznymi przewodami. Szkoda, bo nie ma w zasadzie ku temu żadnego sensownego powodu, jeśli chce się zachować kompatybilność ze współczesnymi wyświetlaczami, które nie obsługują 240p, to zdublowanie linii do 480p nie jest szczególnie wymagające technologicznie i pozbyłoby się przeplotu. Dziwne. Poza tym natomiast nie mam żadnych zastrzeżeń. Gry odtwarzają się w prawidłowej prędkości, audio nie jest zniekształcone i nie występuje nawet typowe dla tanich konsol zjawisko Reverse Duty Cycle. Jest naprawdę nieźle. Ostatecznie muszę więc przyznać, że nowy BitBoy pozytywnie mnie zaskoczył i przeprosić za swój początkowy sceptycyzm. Jeśli szukaliście przenośnej odtwarzarki retro gier, ale dotykowe sterowanie na telefonie nie jest dla was, to może być to spoko, choć nie idealna alternatywa.